Dziś to kolejna nowa droga w powiecie wałbrzyskim, ale przez 30 lat droga z Walimia do Glinna uważana była przez kierowców za jedną z najgorszych dróg na Dolnym Śląsku. Ze względu na jej katastrofalny stan, zarząd powiatu był nawet zmuszony do jej wyłączenia z użytkowania na 2 miesiące. Zarząd powiatu wałbrzyskiego podjął decyzję o wyłączeniu odcinka drogi numer 3375D od ulicy Wiejskiej w Walimiu w kierunku Glinna do kościoła w Glinie. Jest to odcinek 2,3 km. Stan nawierzchni nie pozwala nam na zapewnienie bezpiecznego poruszania się po tym odcinku drogi. Jest to droga, która ucierpiała w wyniku intensywnych opadów deszczu w lipcu 2014 roku. Została zgłoszona do szkód powodziowych. Komisja weryfikacyjna pozytywnie zweryfikowała tą szkodę. Zwróciliśmy się do ministerstwa poprzez wojewodę dolnośląskiego o dofinansowanie odbudowy tej drogi w tym roku. Mamy zabezpieczone środki i mamy to wpisane te zadanie. I z tego zadania zarząd powiatu wałbrzyskiego się wywiązał. Wyremontowany odcinek drogi to 2 km 326 metrów, w których wbudowano na wyrównanie nawierzchni aż 700 ton masy. Następnie położono 2 warstwy masy bitumicznej. W ramach prac remontowych udrożniono także rowy na długości 2 km i wyremontowano przepusty. Droga została poszerzona, wykonano także zjazdy. Remont drogi sfinansowany został ze środków powiatu wałbrzyskiego w wysokości 279 347 zł oraz dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 991 000 zł 801 zł. Stąd obecność wicewojewody Kamila Zielińskiego podczas odbioru technicznego drogi. Powiem tak, dzisiaj odśnieżamy za 70 zł netto kilometr z materiałem na gotowo, bez względu na szerokość. Jak przychodziliśmy do powiatu w 2013 roku, to ta cena wynosiła 240 zł za kilometr. Czyli różnica jest znaczna. To ile będzie? 100 km na stulecie niepodległości? Będzie. Będzie. To już dzisiaj deklarujemy. Jesteśmy gotowi do przetargów. Oczywiście będzie również pomoc ze strony państwa, bo będziemy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych realizować kontrakt. Mamy 12 miejsce, jeżeli chodzi o remonty. To uplasowaliśmy się jako pierwsi w województwie dolnośląskim. Czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie od państwa, że te środki mamy i my jesteśmy gotowi 3 stycznia ogłosić ten przetarg. 2,8 km drogi, droga łącząca 2 powiaty. Będzie to droga w kierunku miejscowości Sady ze Starych Bogaczowic. Też droga bardzo ważna z punktu widzenia funkcjonowania powiatu w tym roku również. W przyszłym roku chcemy zakończyć modernizację nawierzchni na tych głównych ciągach, czyli Świebodzice, Kamienna Góra. Ludzie pytają, dlaczego robimy to takimi etapami. Bo my w Starostwie Powiatowym Wałbrzychu prowadziliśmy politykę, że robimy dla każdego drogę. Nie tylko główne ciągi, ale również takie drogi lokalne, drogi prowadzące do 3-4 domostw. Bo ci ludzie też płacą podatki, też chcą żyć w środku Europy w XXI wieku. Ich dzieci chcą w godnych warunkach dojeżdżać do szkół, więc polityka nasza jest taka, że modernizujemy, ale z podziałem równomiernym, czyli rozkładamy potrzeby na wszystkich, na najsłabszego i na najmocniejszego. I to się chyba sprawdza. 100 km będzie i będzie 12 mostów, więc będzie rekord Polski. To też jest ważne, ta infrastruktura mostowa faktycznie też jest często w bardzo kiepskim stanie. Jak z koleją relacje? Z koleją mamy bardzo dobre relacje, tutaj nie ma żadnych, mamy bardzo mało przejazdów kolejowych, gdzie ta współpraca by musiała być taka bardzo mocna. To co mamy, to nie mamy przeszkód żadnych, bardziej z koleją współpracujemy na gruncie takim, że oni robią bardzo dużo cięć konektycyjnych drzewostanów, no i tutaj wymagają od nas bardzo dużego zaangażowania, jeżeli chodzi o naszych pracowników. No bo jeżeli dostajemy wniosek, na którym jest 1000 albo 1500 sztuk drzewa, to jest naprawdę do weryfikacji w terenie trudny temat.
ale udaje nam się robić to sprawnie. Dogadujemy się w taki sposób, że kolej zapewnia nam podwożenie tych pracownikach, bo są to przecież czynne linie kolejowe. I jednak ta współpraca, jeżeli dwóch chce, to można. Przykładem jest ta droga. Zima powiat wałbrzyski zaskoczyła powiatowych drogowców? Nie ma takiej możliwości, panie wojewodo. Jak pan widzi, mamy minus 10, dzisiaj było rano tutaj. Droga jest lokalna, tak jak pan jechał, widzi pan, drogi są czarne. Oczywiście tutaj jest ruch mały i rozjeżdżenie tego błota pośniegowego czy tej zmarzliny trochę dłużej trwa. Ale no mówię, mamy bardzo dobre dzisiaj kondycje, jeżeli chodzi o stawki za zimowe utrzymanie. Nie musimy na nich oszczędzać. I to jest najważniejsze, że możemy zlecać te usługi na bieżąco. Poza tym stosujemy jako nieliczny powiat w Polsce inny skład mieszanki niż ta, która zgodna jest z dyrektywą generalnej dyrekcji. U nas udział w soli jest 25% soli, 75% piasku. Przy normalnych założeniach jest 5% soli, 95% piasku, czyli te standardy mamy podniesione, no ale też administrujemy, zarządzamy drogami w bardzo trudnym terenie. Nie wypada nic innego, jak pogratulować jeszcze raz. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie. No ja myślę, że nie pierwsza droga i nie ostatnia, zwłaszcza tego typu drogi, jak tutaj droga z Walimia na Glinno, to są drogi, ja bym powiedział, dla tych mieszkańców, a tutaj zabudowa jest dość jakby rzadka, aczkolwiek mówię, dzieci do szkoły, mieszkańcy do sklepu, a objazd to 4,5 km ma znaczenie, trzeba powiedzieć wprost, egzystencjalne, tak? Ona przez pewien okres czasu, chyba niespełna 2 miesiące, była w ogóle wyłączona z użytkowania. To była katastrofa. No, pan starosta mówi, że najgorsza droga w województwie dolnośląskim. Być może tak było. Tutaj akurat ciężko się spierać. My musimy te drogi naprawiać. To czynimy. W budżecie wojewody w 2017 roku było niespełna 60 milionów na drogi. Ta droga, gdzie wartość inwestycji około 1 200 000, no to jest 1/60, czyli wychodzi, że uśredniając około 60 dróg zrobiliśmy, no, z podbudową, mówiąc wprost, nowych, tak? Dla powiatu wałbrzyskiego ta droga też ma dość istotne znaczenie. Było wiele też, no, w pewnym sensie protestów, tak, w związku ze stanem tej drogi, z poziomu mieszkańców. Cieszy mnie to, że zarząd powiatu też potrafił efektywnie te środki wykorzystać. Należy pamiętać, że z tej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne.